tej krótkiej czterodniowej pielgrzymce przez lektury, pielgrzymce, którą rozpoczęliśmy w Niedzielę Palmową, szukaliśmy w tej pielgrzymce łez. Szukaliśmy łez osób, które występują, które pojawiają się na kartach Ewangelii albo na kartach pierwszego czytania czy drugiego czytania. Znaleźliśmy łzy świętego Piotra, które mówiły o tym, że doświadczył wielkiej miłości, że doświadczył przebaczenia, że rozpuściło mu się serce ze wzruszenia. Znaleźliśmy łzy Jezusa, właściwie nie tak bezpośrednio, ale widzieliśmy Łazarza, nad którym Jezus zapłakał nad jego śmiercią. Widzieliśmy łzy kobiet jerozolimskich, które płakały, bo widziały, że cierpi skazaniec, że cierpi ktoś, kto idzie na śmierć, na pewną śmierć. Dzisiaj spotykamy w liturgii Judasza i nie wiemy, czy zapłakał. Nie wiemy, czy zapłakał, czy się wzruszył, czy drgnęło mu serce, kiedy widział, co narobił, czym nagrzeszył. Postać tak trudna do oceny, o ile można mówić o ocenianiu osób, postać tak trudna do mówienia o niej, że właściwie to wszystko, co teraz powiem, to słowa kogoś, kto mądrzejszy, kto ważniejszy, kto się zna na teologii. Mówię tutaj o Benedykcie XVI, który w czasie jednej z audiencji generalnych opowiedział o postaci Judasza. I właściwie jedyną rzecz, którą mówił, to, że to jest postać bardzo tajemnicza, że właściwie więcej o nim nie wiadomo niż wiadomo. Opisał całą drogę jego życia, mówił o tym, że został wybrany przez Jezusa, że należał do grona 12, że był jednym z tych, który tworzył ten najbliższy krąg, ale potem, jak wiemy, to on wydał Jezusa władzom, przekazał go i to, można powiedzieć, ostatecznie jakoś tam przyczynił się do tego, że Pan Jezus zginął. Benedykt XVI, kiedy opowiadał o Judaszu, zadaje dwa pytania. Pierwsze, dlaczego Pan Jezus wybrał go do grona 12, skoro wiedział, że Judasz go zdradzi? Dlaczego zabrał go, dlaczego powołał go, skoro wiedział, że tak skończy? Wiedział, nie wiedział? Pewnie wiedział, bo w czasie ostatniej wieczerzy dokładnie mówi, to ty mnie zdradzisz. Jeden z was mnie zdradzi. A który? Czy to ja? Tak, to ty. Wiedział, że to będzie on, a wybiera go do grona 12. Benedykt XVI mówi, że już samo to pokazuje, z jak wielkim szacunkiem dla naszej wolności, z jak wielkim szacunkiem traktuje nas Pan. On nie ochrania nas przed pokusami, nie forsuje niczego, zostawia nam wolność wyboru. Nie ochrania nas przed głupimi myślami, ale zostawia nam wolność wolnej naszej odpowiedzi na Jego miłość. Drugie pytanie, które pojawia się, kiedy myślimy o Judaszu, to dlaczego Judasz zdradził? Niektórzy jako motyw podają pieniądze, żeby łasy na pieniądze i dlatego pragną gdzieś tam tych 30 srebrników czy większej sumy. Niektórzy mówią, że być może wiązał jakieś nadzieje większe z Chrystusem niż myślał o tym, że Jezus przyniesie królestwo, że przywróci Izraelowi jego blask, że uwolni spod okupacji rzymskiej. Kiedy ewangeliści opowiadają o tym wydarzeniu, dodają jeszcze jedną motywację. Mówią, że pokazują działanie złego ducha, pokazują działanie szatana i wolną odpowiedź Judasza na te pokusy. Wolne przylgnięcie do tego, co się działo w jego sercu. Posłuchanie głosu, który w ostateczności doprowadził do Jezusowej śmierci. Benedykt XVI w tej swojej audiencji mówi, że nie nam jest ocenić, jak wyglądało spotkanie Judasza z Jezusem po Judaszowej śmierci. Benedykt XVI mówi, że nie znamy dróg Bożego miłosierdzia. Co więcej, mówi, że kiedy w Nowym Testamencie szukamy słowa, które oznacza wydać, które oznacza przekazać, to znajdziemy je dwa razy przynajmniej albo więcej, kiedy mówimy o Chrystusie, który sam siebie wydaje za nas. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 2 wersecie, w wersecie 25. Jeszcze więcej, w rozdziale 8 listu do Rzymian mówi się, że to Bóg wydaje swojego Syna, aby nas ocalić. Postać Judasza
owiana taką mgiełką tajemnicy. Ale możemy ją zestawić z tym, co się wydarzyło z Piotrem. Piotr też zdradza Chrystusa. Piotr też mówi, nie znam człowieka. Piotr też mówi, nie mam z nim nic wspólnego. Potem żałuje, tak samo jak żałuje Judasz, bo i Judasz żałował, dlatego się powiesił. Różnica jest w tym, że jeden doświadczył miłosierdzia i w to miłosierdzie uwierzył, Piotr, i zaczął płakać, a Judasz chyba nie był w stanie uwierzyć, że ktoś jest w stanie go tak mocno kochać. Benedykt XVI w tej swojej katechezie mówi, że to jest coś, co powinno nam gdzieś cały czas dźwięczeć z tyłu głowy. Zdanie zaczerpnięte z 5 rozdziału reguły świętego Benedykta, który mówi: nigdy, nigdy, ale to nigdy, nie wątp w Boże miłosierdzie. Moglibyśmy jeszcze na chwilę wrócić do naszego życia, do tego wszystkiego, co nam się wydarza. Doświadczyliśmy miłosierdzia Bożego wielokrotnie i jestem święcie przekonany, że i mi, i Państwu, i Wam to miłosierdzie się przyda. Co więcej, że bez tego miłosierdzia nie jesteśmy w stanie funkcjonować. W naszym życiu nakombinowaliśmy już tyle rzeczy, nagrzeszyliśmy tyle razy. Być może ktoś, kto ogląda ten film, doskonale wie o moich grzechach. Być może nakombinowaliśmy coś razem i doskonale wiemy, że bez miłosierdzia dalej po prostu nie pójdziemy, bo nie ma szans. Jedynym, na czym możemy budować nasze życie, to Boże miłosierdzie, to świadomość, że jesteśmy kochani, mimo tego, że naprawdę, naprawdę zasługujemy na coś kompletnie innego. Kiedy przypominają nam się stare grzechy, kiedy przypominają nam się rzeczy, które sprawiają, że nie mamy ochoty patrzeć w twarz samemu sobie w lustrze, kiedy przeglądamy pamiętniki i widzimy tam rzeczy, które najchętniej byśmy spalili, które byśmy wykasowali, co wtedy pamiętać o Bożym miłosierdziu, tak jak Piotr, czy desperować, rozpaczać, tak jak Judasz. Oczywiście, że rozwiązanie jest pierwsze. Święty Efrem, święty Kościoła Syryjskiego, miał podobny problem. Pisze w jednym momencie, że kiedy otwierał księgę swojego życia i czytał wydarzenia, czytał o, można powiedzieć w cudzysłowie, o tą swoją historię, kiedy przypominały mu się różne historie, płakał, był strasznie, nie wiedział, co zrobić. Siedział zdesperowany i mówi: nie zasługuję, nie jest możliwe, żeby Pan Bóg mnie kochał. To jest niemożliwe. Ja jestem kimś, kto zasługuje tylko i wyłącznie na najgorszą karę. I potem modlił się i mówi: Panie, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. I nagle zaczynał w sercu czuć wielką radość. Zaczynał czuć, że Bóg jest większy od naszego serca. Zaczynał wierzyć w to, że Boże miłosierdzie naprawdę jest tak wielkie, że wszystkie nasze najgorsze grzechy są tylko kroplą w tym morzu, w tym oceanie Jego miłosierdzia. I czuł, i wierzył, i miał taką intuicję, taki obraz mu się pojawiał, że na progu nieba stoi z wyciągniętymi ramionami Ojciec, który chce każdego z nas przytulić z radością i powiedzieć: no, nareszcie jesteś w domu.